wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Godzina 12:27. Mamy, drodzy Państwo, łączymy się teraz z naszym kolejnym gościem, a jest nim dr Sofia Budko, związana z Charkowskim Uniwersytetem Narodowym, to wcześniej, teraz związana i bardzo dobrze znana słuchaczom Radia Wnet. Dzień dobry, Sofiu. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że mogę tutaj słyszeć Panią i witać wszystkich słuchaczy Radia Wnet. I my też bardzo się cieszymy. Proszę, powiedz, bo teraz wyjątkowo nie łączymy się z krakowskim przedmieściem, łączymy się z Ukrainą. Powiedz proszę, gdzie się znajdujesz, jak minęły Tobie ostatnie 24 godziny? Na razie znajduję się w Charkowie. No i ostatnie 24 godziny w takim trochę niepokoju minęły, ponieważ no, cały czas tutaj było jakoś tak niespokojnie w Charkowie ze względu na ostrzały i bombardowania. No właśnie, bo niestety Charków cały czas jest jednym z tych miejsc bardziej zapalnych na mapie Ukrainy, cały czas jest atakowany. A powiedz proszę, jakie, to takie trochę będzie prywatne bardziej pytanie, ale jakie uczucia, bo ty przecież wcześniej w Charkowie mieszkałaś, teraz przez jakiś czas przebywałaś w Polsce. Jak wracałaś do tego miejsca, jak zobaczyłaś swoje miasto po takiej przerwie, jakie uczucia tobie towarzyszyły, jakie były te takie główne myśli? No właśnie, tutaj trochę mam do powiedzenia, bo jak przyjechałam, to oczywiście, że nie było mnie tutaj więcej niż 4 miesiące i zobaczyłam, że miasto żyje, że życie się kręci tutaj. Od razu oczywiście poszłam do sklepu coś tam kupić, zrobić jakieś zakupy. Byłam trochę zszokowana od tych cen, które są w sklepie, bo jasne, że wszystkie towary, wszystkie artykuły są, czyli nie ma żadnych problemów coś tam kupić ze spożywczych artykułów czy z zasobów, ze środków higieny, no ale ceny są bardzo wysokie. I dlatego tak w sklepach już nie ma takich kolejek, jak były na początku, jakby w ciągu pierwszego miesiąca. Tutaj też takie prywatne jakby przeżycie, bo w jeden z naszych budynków trafił pocisk, no jakby nie w sam budynek, ale obok, i po prostu trochę też szokowało mnie, że przyjechałam, a nie ma szyb, tam dach uszkodzony został, i tutaj też takie trochę, no jakby trudne pytanie, bo jakoś dach udało się naprawić jakimiś własnymi zasobami, a jak poszliśmy zapytać odnośnie tego, jak można jakby naprawić te szyby, wstawić nowe, no to takie sumy, takie ceny, że po prostu ty rozumiesz, że nie możesz wydać tyle pieniędzy teraz na te rzeczy, bo rozumiesz, że te pieniążki są potrzebne w innym miejscu, są potrzebne dla naszych chłopców, którzy bronią nas, bo tam trzeba i jakieś medyczne zasoby, i też jakieś dla obrony, no czyli po prostu nawet wyżywienie. I tutaj każdy czas wszyscy staramy się pomagać w różny sposób, nawet do takich drobnostek dochodzi, że po prostu tam przyjechali nasi wojskowi, tutaj coś im zebraliśmy, tam jabłuszka, jakieś ogóreczki, coś tam pogryźć, żeby mogli coś tam pogryźć sobie. No i rozumiesz, zaraz jeszcze jakby, opowiemy że, więcej. Mhm. No, że musisz pomagać, bo naprawdę to taki ból dla nas, bo co tydzień tam jakieś różne tutaj są cmentarze, ale smutna prawda jest taka, że co tydzień pojawiają się nowe rzędy tych mogił i no jakby ty rozumiesz, że nie ma na to rady żadnej niestety. No ale jakby niemniej jednak, jak już powiedziałam, życie się kręci i jakoś ludzie starają się coś tam naprawiać, coś tam jakoś się
się poruszać, no ale oczywiście, że jest to niebezpieczna sytuacja w mieście, ponieważ nie wiesz, gdzie następnym razem trafi. Na przykład wczoraj po prostu zginął jeden mężczyzna, bo wyszedł gdzieś tam do sklepu i nagle po prostu przyleciały te pociski. No i zginął człowiek. No właśnie, czyli sytuacja jest cały czas bardzo napięta, bardzo trudna, bo za moment jeszcze opowiemy w kontekście pomocy, o którą tutaj zaapelujemy podczas naszej rozmowy, bo ta pomoc cały czas jest bardzo potrzebna. No, wspomniałaś o tych bardzo wysokich cenach i tutaj w tym kontekście pytanie o sytuację humanitarną, bo to jest także fajnie, że te wszystkie rzeczy są i także żywność, ale jeżeli te ceny są tak bardzo wygórowane, no to też pewnie nie każdy jest w stanie sobie pozwolić na to, aby te zakupy zrobić. Powiedz proszę, jak wygląda sytuacja, czego najbardziej w Charkowie obecnie brakuje? Tutaj naprawdę tak trudno powiedzieć, bo ja wiem, że bo my jakby nie korzystamy z tej pomocy humanitarnej, ale ja wiem, że nawet na naszej dzielnicy ludzie do tego momentu korzystają i jakby mają i raz na tydzień tutaj przyjeżdża jakieś coś, tak, i można jakieś i spożywcze artykuły sobie wziąć, no jakieś takie proste, tam nie wiem, jakiś chleb, może jakieś przetwory, jakieś, nie wiem, puszki z, nie wiem, z jakimiś tam konserwami i tak dalej. Wiem, że na przykład też takie były informacje, że dla zwierząt też udzielają pomocy, ale no czasami zdarzają się też problemy z tym i nie wiadomo dlaczego jest tak, że czasami dają te jakby to wyżywienie, a czasami ludzie muszą sobie gdzieś tam szukać, bo albo ceny bardzo wysokie, albo no jakoś tak taka sytuacja nie do końca jasna, ale no codziennie władze informują, że gdzie jakby te punkty, gdzie można otrzymać pomoc humanitarną, także tutaj ludzie też korzystają z tego. No mniej więcej jakby można jakoś sobie wyżywienie znaleźć. A powiedz proszę, do kiedy planujesz zostać teraz w Charkowie? I może jeszcze takie jedno pytanie o to, czy dużo ludzi wraca? Posiadasz takie informacje? Czy to jest tak, że ci, którzy już opuścili miasto, czekają po prostu, aż wojna się skończy? Czy być może jest tak, że masz informacje, że twoi sąsiedzi albo jacyś znajomi, że część z nich po prostu wróciła do Charkowa, no bo chce dalej próbować żyć na Ukrainie? Jeżeli chodzi o mnie, to ja jeszcze planuję tutaj tydzień zostawać i dalej wracać do Polski, bo tutaj musiałam przyjechać, załatwić pewne sprawy, ale tak szczerze powiem, że sporo ludzi wyjechało i jakby na razie nie planują wracać, ponieważ sytuacja w mieście jest niebezpieczna. I tutaj też trochę podzielę się swoimi emocjami, bo każdy wieczór to jest po prostu jakaś takie napięcie cały czas i ja zauważyłam po sobie, że ja martwię się nie tyle od tych wybuchów, bo kiedy już usłyszałeś ten wybuch, to już rozumiesz, że jesteś żywy, że wszystko w porządku, ale kiedy zaczyna wyć ten alarm, to po prostu dla mnie to jest najgorszy moment, bo ja cały czas modlę się, że Boże, uratuj i zachowaj nas wszystkich, bo naprawdę to jest najstraszniejsze, ten dźwięk i to oczekiwanie, to jest najgorsze. I ja bardzo dobrze rozumiem tych ludzi, którzy po prostu czekają, aż albo wojna się skończy, albo, no nie wiem, coś tam jakieś może te zasoby wojskowe tutaj, no chociaż też nasi mówią o tym, że nie ma takich zasobów, żeby ochronić Charków od tych ostrzałów, bo ponieważ to jest, Charków jest ostrzeliwany z artylerii, a tutaj nie każdy te środki przeciwlotnicze zadziałają. Także ja bardzo dobrze rozumiem tych ludzi i ja wiem, że no Charków jest taki jeszcze, no trochę nie ze względu na ludzi, na ludność, trochę jeszcze jest taki pusty. I na razie tutaj postawimy trzy kropki, jeszcze pewnie będziemy łączyć się na antenie Radia Wnet.
podczas twojego pobytu na Ukrainie. Tymczasem ja bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Doktor Sofia Budko, wcześniej związana z Charkowskim Uniwersytetem Narodowym, a teraz także dziennikarka Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo i życzę wszystkim miłego dnia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.